explain. How much longer will you keep me on your chain? I'm running out of options. You're running through my mind with the I think she might be robbing. She can take what she wants. I just wanna make you late. Would you wanna waste that? I know you like my goofy. How could you hate that? I see what's underneath and I love you more now. And now I know how. If I got one thing right, it was you and me. But I go in through the windows on the high. Oglądamy ostatnie przedmeczowe przygotowania. Kibice już gromadzą się na trybunach, a piłkarze rozgrzewają się i zapoznają z murawą. W tym meczu reprezentacja Polski zmierzy się z Rosją. Witamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Warto poświęcić czas, bo przed nami pasjonujący mecz. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski i skomentuję dla Państwa ten mecz w jakże miłym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Nie możemy doczekać się pierwszego gwizdka w tym meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata. O prestiżu tego turnieju chyba nie trzeba mówić. Zapowiada się świetny mecz. Po postawie... Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. No i strata piłki. Zobaczymy, co teraz zrobi. No tak, żenada. Naprawdę żenujące uderzenie. Piotr Zieliński. I piłkę przejmują Rosjanie. Atakują Rosjanie. Potężne uderzenie. Było blisko. Potężne, ale niestety niecelne. Gdyby to wpadło, byłaby ładna bramka. Są piłkarze, którzy mają umiejętności odmiany każdego spotkania. Lewandowski jest jednym z nich. Sam chyba przyznasz. Tak, ten piłkarz niesamowicie rozgrywa piłkę. Kiedy się patrzy na jego pracę, trudno oprzeć się wrażeniu, że oto oglądamy przyszłą legendę futbolu. Oddali piłkę rywalom. Ślicznie to zagrał. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Nie ma gola! Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Robert... Teraz szansa przed nim! Skuteczna interwencja, ale grają dalej. No, nie ma bramki. Zupełnie nieudany strzał. Po co on w ogóle uderzał z takiego kąta? Było prawie pewne, że to nie wpadnie. Aleksiej Mirańczuk. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ależ zakręcił teraz obrońcą. Przedarł się przez obronę. I jest, jest trafienie Roberta Lewandowskiego. Zobaczymy, czy teraz rozwiąże się worek z bramkami. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Drybluje w stronę bramki. Może spróbować uderzenia na bramkę. Nie ma gola. Mają rzut rożny, to dobra okazja, żeby podwyższyć prowadzenie. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. No, można powiedzieć, powtórka z rozrywki, jeszcze jeden rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Udane piąstkowanie i co ważne, bez ryzyka. Silny ten strzał, ale piłka nie mogła wpaść. Ani przez chwilę nie zanosiło się na gola, fatalnie przymierzył. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Ma na skrzydle dużo swobody. Zbliża się do pola karnego. Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Zobnin. Czy celnie teraz dośrodkuje? Zgrywa do tyłu.
Ależ to była szansa na doprowadzenie do remisu. Może następnym razem im się uda. Nikt teraz nie przeszkadza. Okazja do dośrodkowania. Z tej pozycji może uderzyć. I pudło! To była stuprocentowa sytuacja. Taka szansa na wyrównanie. Trudno im będzie stworzyć lepszą sytuację do strzelenia bramki. Aleksiej Mirończuk. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Decyduje się na strzał. Udanie zablokowali ten strzał. Mają szansę wyrównać z rzutu rożnego. Mario Fernandez. Będzie wznowienie z autu. Karol Świderski. Sebastian Szymański. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. I strata piłki. Zobnin, Georgii Szennikow. No, zaczynają tam go naciskać. Aleksiej Mirończuk. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Spotkanie rozpoczęło się po przerwie przy piłce Rosjanie. Ładne przejęcie piłki przez Zielińskiego. Lewandowski. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą, a Robert Lewandowski uderzył, jak to on potrafi. W takich sytuacjach nasz napastnik rzadko się myli. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. No, przemierzył już duży dystans z piłką. Świetna obrona. No i strata piłki. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Teraz na pewno! Piłka trafia w gracza z pola.
Biało-czerwoni wykonywać będą rzut wolny. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lob może zaskoczyć obronę. Jest szansa na groźną akcję. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Idzie do przodu. Ładnie pomyślane. Nie ma gola. Bramkarz za chwilę wznowi grę. Huknął, żeby golkiper nie zdążył zareagować, ale się przeliczył i piłka poszła za wysoko. Czekają nas zmiany. Ciekawe, jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Niezła okazja do kontry. Trochę chyba zbyt pochopnie. Mogli to lepiej rozegrać. Zobnin. Anton Mirańczuk. Atakują Rosjanie. Zobnin. Długą serią podań szukają szansy na gola kontaktowego. Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Aleksiej Mirańczuk. Obrońca na posterunku. No i... Proszę, udało się odebrać piłkę. Może dośrodkować. Piłka wrzucona na bliższy słupek. Dobrze ustawiony bramkarz wypiąskował to dośrodkowanie. Uderzenie. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Będą szukać teraz okazji do kontry. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. I mamy rzut wolny dla Polski. Tak, zdecydowanie potrzebują trochę świeżej krwi, jeśli chcą w tej drugiej połowie doprowadzić do wyrównania. Robert Lewandowski. Strata i przy piłce rywale. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Powinien dośrodkować. Kapitalnie to zrobił, chyba będzie gol. Pojedynek 1-1, bezdyskusyjnie wygrany przez Wojtka Szczęsnego. Z rogu w pole karne. Będzie chyba podawał. Może z mniejszą straty. Znakomicie bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Znowu celne podanie tego zawodnika. Gołowin. No przejął, ale nie opanował piłki. Ruszył do przodu całkiem udanie. Przedarł się przez obronę. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień.
Tracą piłkę po tym podaniu. Zobnin. Georgij Szennikow. Aleksiej Mirańczuk. Tu już się nic nie zmieni, bo sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych przed telewizorami. Mamy nadzieję, że zobaczymy super spektakl. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a towarzyszy mi na stanowisku komentatorskim Jacek Laskowski. A przed nami mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Każdy piłkarz marzy, by zagrać w tym turnieju, więc stawka dzisiaj jest ogromna. Przed nim tylko bramkarz. No może teraz. I jest gol, proszę Państwa, ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. A Lewandowski spojrzał, jak jest ustawiony bramkarz i strzelił przy krótkim słupku, praktycznie niedobro. Sam Larsson. Piłka trafia do przeciwników. No to będzie stuprocentowa szansa. Świderski. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Ależ pięknie poszli za ciosem. Spójrzmy. Ekspresowo strzelili te dwa gole. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Robin Quaison. Obrońca dobrze to przerywa.
Bramkarz atakowany musi wybić. Dalekie wybicie przez bramkarza. Emil Kraft. Sam Larsson. Łukasz Fabiański łatwo poradził sobie z tym strzałem. Isak. Źle kryje, jest okazja. To może być bramka kontaktowa. Forsberg. Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Świetnie zablokował to uderzenie. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Dobrze, wbiega na wolne pole. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy. Pięknie, 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 gol dla Polski. No, jestem wzruszony. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. 3-0 to solidna zaliczka. Można już spokojnie myśleć o obronie wyniku. Karol Świderski. Lewandowski. Zagranie lobem, wolne pole. Zobaczmy, co zrobi. Sebastian Szymański. Nie będzie bramki. Bramkarz łapie piłkę. Cały czas biegnie z piłką. Emil Forsberg. Robin Quaison. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Forsberg. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Wybijają na rzut rożny, będziemy mieli stały fragment gry. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. I zaczną teraz z autu. Sporo miejsca na skrzydle. Dobrze się zasłonił. Dobra akcja skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Za linię obrony bardzo sprytnie. Co za obrona najwyższej klasy, parada. 3-0. Takim rezultatem kończy się pierwsza połowa tego meczu. Pierwsza połowa należała do naszych orłów. Miejmy nadzieję, że drugie 45 minut też będzie należało do Polaków, że wygramy w tym spotkaniu. Rozpoczęli drugą połowę. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne i bramkarz górą. Próbował, ale nie udało się. Anderson. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. Aleksander Isak. Ach, przestrzelił. No ale tak bywa, kiedy strzela się na siłę. Przy takim strzale z tej odległości trudno utrzymać piłkę nisko. Powinien uderzyć bardziej technicznie. Klich. Ma piłkę. Co z tego wyniknie? Może dośrodkować. Udanie bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Trener wprowadza świeżego gracza.
Anderson. Rozciągnięcie gry na skrzydło. Stracili piłkę. Karol Świderski. Klich. Robert Lewandowski. A teraz dobre podanie górą. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Piotr Zieliński. No, może coś z tego będzie. Grzegorz Krychowiak. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Karol Świderski. Robert Lewandowski znowu przy piłce. Ale świetna okazja! Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Górą teraz ładnie. Polacy rozpoczną wrzutem z autu. Trochę się zbliżył do pola karnego. Sebastian Szymański. Robert Lewandowski. Okazja do dośrodkowania. Piłka wybita z pola karnego. Mogą ich teraz skontrować. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Zostało ostatnie 120 sekund regulaminowego czasu gry. Atak Polski. No, sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną. I got you, I got you. You can kick it with a crew like Kung Fu on cue. Stood in the corner of a dark room with a look in your eyes that say I want you. Okay. Two's twos, I got you, I got you. And you make the rise at the sun do, okay. Sun Tzu. The best way to subdue, okay. Come true, do what you want, who's gonna stop you? You lie, took my love, now I feel like a fool. But you don't give your love to I got you, I got you. I'm just trying to play the fool, trying to cut loose. Looking like a cola bottle in that body dress. To the world screaming, you. Two stools, I got you. No rules, just us, no rules, just us two. No rules, just us, no rules, just us two. I'm a big shot, I do what I want to. Give you love.